Czego nie lubisz robić? Przede wszystkim nie lubię robić jakichś monotonnych zajęć. Nie wyobrażam sobie siebie, żebym mógł siedzieć na przykład na taśmie i tylko jakieś tam pudełko wkładać, 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 bo prawdopodobnie zaraz bym zaczął szukać jakichś alternatywnych rozwiązań, jak to można zmechanizować, bo no, taką mam naturę. No tak, to czego nie lubimy jest bardzo indywidualne, tak? Każdy z nas ma określone predyspozycje, określone talenty. Powiedziałabym, że to wynika też z jakichś tam naszych charakterów czy osobowości. Zdecydowanie. Tak to właśnie wygląda, że czasami inni nie lubią tego, co my uwielbiamy. Tak, ale z drugiej strony to jest bardzo ważne pytanie, które zadałaś, dlatego że powinniśmy sobie uświadomić, czego nie lubimy tak naprawdę dokładnie robić, a to dlatego, że w drodze do sukcesu większość rzeczy, które należy robić, to jest taka, których nie lubimy robić. I czego oczywiście robią również inni ludzie i dlatego nie osiągają sukcesu. Bo weźmy coś takiego, że ktoś chce, dajmy na to, w kategorii sukcesu rozważyć, żeby no, zbliża się okres wakacyjny, przed urlopem, żeby zrzucić parę kilogramów. No więc trzeba robić rzeczy, których się na co dzień nie lubi. Trzeba się gimnastykować, inaczej się odżywiać, w jakiejś mierze może jakąś przebieżkę, czy dłuższy spacer zrobić, czy jazdę na rowerze. A to wszystko się wiąże często z bólem. No nie ukrywajmy, że jak się ma zakwasy, bo dawno nie robiliśmy żadnych ćwiczeń sportowych, no to boli. A człowiek podświadomie unika bólu. Przede wszystkim uważam, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że chcemy coś zrobić, pomimo tego, że to jest coś, czego nie lubimy, zaakceptować to. I tak naprawdę, wbrew temu, co myśli większość ludzi, to akceptacja siebie i teraz jestem w tym punkcie wyjścia, ale chcę to zmienić i zrzucić te 5 kg, jest po prostu takim początkiem, pierwszym krokiem. Tak, i czasem zdawać sprawę, że dodać 5 kg jest najczęściej dużo łatwiej niż w drugą stronę. I to pokazuje, że tym bardziej trzeba robić wtedy rzeczy, których nie lubimy. Ale tak jak mówisz, akceptacja samego siebie w wielu wypadkach jest niezbędna, bo z takich rzeczy, których również nie lubimy robić, to dla wielu ludzi to jest kogoś o coś poprosić, kogoś o coś zapytać, no bo znowu jak gdyby boimy się, że coś stracimy na swoim ego. Że ktoś nas oceni. Tak, że ktoś nas oceni. A, pyta się, znaczy nie wie. No i wtedy już tam ta nasza wyobraźnia podpowiada, że tak, jak on nas tak ocenia źle, to znaczy, że nic dla niego nie znaczymy. No i takiej sytuacji staramy się za wszelką cenę uniknąć. Czyli to uświadomienie sobie, czego tak naprawdę nie lubimy i zaakceptowanie tego jest pierwszym krokiem do tego, żeby pewne rzeczy przezwyciężyć i po prostu zacząć je robić. I tak jak gdyby rozdzielić, że są pewne obowiązki, których no, nie lubimy mieć, ale trzeba im podołać. Tak, i zrównoważyć te obowiązki i przyjemności, co nie zawsze jest łatwe.